No, siemanko, siemanko, z tej strony Cam Games i dziś kontynuujemy serię Kariera Project Flight. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Proszę Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, jeżeli filmy Wam się podobają, oraz pisanie propozycji odcinków w komentarzach. Zaczynamy. Kariera EasyJeta. EasyJet. Wczoraj nie było odcinka, ale zamiast dzisiaj wrzucam dwa odcinki. Postaram się dwa odcinki dziennie, może. I dzisiaj będą dwa odcinki. Już dzisiaj zakończymy naszą serię kariery EasyJeta. Natomiast zaczynamy karierę Lota. Zdecydowane, że będzie kariera Lot. Ostatnio myśmy lądowali w Gran Canaria, czy... Chwila. Już jestem. Okazało się, że jednak w Gran Canaria lądowaliśmy. No, jakoś zapomina mi się. I już oczywiście włączamy. Możemy się tutaj postawić. O nie, to jest chyba terminal cargo. No, ale to nic. Chyba to nic. Jest ok. Dobra. EasyJet. Mamy, czy jest dostępny ATC? Nie. No to włączamy. Może sobie zrobimy jakiś tutaj dzionek fajny. Może taki wschód słońca. O, coś takiego. Możemy sobie też chmury ogarnąć trochę. Zirks cover. No, cover chmur, ok. Może być coś takiego. Jest ok. No to. Beacon lights i włączamy silniki i wypychamy się. Nasz EasyJet dzisiaj leci do Kitty Lee i później wracamy do Londynu, kończąc naszą karierę. Natomiast seria się nie skończy. To jest, wiecie, taki nie początek, ale w sumie to można powiedzieć, że początek takich karier, no nie? To jest kariera EasyJeta, później będzie kariera Lota i będą też już większe samoloty, 737, no taki w miarę podobny, ale będzie Dreamliner, będzie może też ten Bombardier, zobaczymy. Chociaż Bombardier już nie lata w tym w locie, ale w Eurolocie lata, więc to też możemy zaliczyć. Okej, okay, mamy nasz samolocik, EasyJet piękniusi. No i kołujemy. Oj, mogłem się trochę tutaj wypchnąć, no ale trudno. O, i tak będziemy od tamtej strony startować, więc to i tak nie robi żadnej różnicy. Jakoś wczoraj nie miałem czasu na odcinek. Jakoś tak się zbierałem i się nie zebrałem i nie nagrałem. Bo już był wieczór i w ogóle już nie chciałam wszystkich budzić, w sensie budzić, no bo niektórzy już spali, więc członkowie rodziny, więc już nie chciałam mi to, wiecie, i no, ale dzisiaj wstawimy dwa odcinki i może jeżeli, nie wiem, no, nie wiem, nie będę miał co robić coś, to nagram jeszcze jedną, zaczynamy dzisiaj karierę Lota, więc to wiecie. Nie wiem, jakoś się tak, jak to było? Zżyłem się z tą karierą, jakoś taka rutyna tej kariery nadal tam gdzieś jest. No. I kołujemy, trochę za szybko. Też prawdopodobnie będą się pojawiać filmy na moim pierwszym kanale, ponieważ ostatni film na moim pierwszym kanale był około 3-4, bo nawet i 5 miesięcy temu. Powiem tak, usunąłem tamte filmy, bo stwierdziłem, że one są bardzo, bardzo jakby... Ja wtedy byłem głupi. Nie miałem takiego, wiecie, sprzętu lepszego, tylko jakiś tam losowy mikrofon. Nawet nie mikrofon, miałem w laptopie to wbudowane. Teraz już się jakby biorę i mam chęć jednak nagrywania na YouTube'a i nieraz straciłem tę chęć nagrywania. Bo jakoś, wiecie, to, żeby
było dużo na przykład wyświetleń czy coś, trzeba mieć dużo filmów, no nie? Jakoś tak nieraz straciłem tę chęć, mówię, a i tak tam będą 3 wyświetlenia maksymalnie. Ale jakoś to idzie. Nie wiem, jak długa jest ta trasa w ogóle, która sobie zwolnimy. No taka, no, trochę długa. No trochę bardzo długa. Ale na no, spokojnie. Zjedziemy sobie tutaj. Chwila i tutaj zahamujemy, żeby tam nikomu nie przeszkodzić. Ktoś tam jest? Nie. Stroby i lecimy. Klapy. O, ale tutaj się. I okej. No i co? EasyJetik jest. Landing lights. No i lecimy. 60%. I toga. Up. Wysokość sobie damy na 4000. I prędkości. Z poprzedniego odcinka wiem, że to trzeba naprawdę mega mało to dawać, więc damy sobie 112. To jest mega mało, ale trudno. I lecimy. Klapy sobie schowamy. EasyJet. I zwalniamy troszkę silniki. I co? Lecimy. Lecimy sobie. Leci sobie EasyJetik. Pięknie. Mi się wydaje, że to nie będzie jakiś mega długi lot. To jest takie, wiecie, króciutki lot mi się wydaje, że będzie. W tym czasie możemy sobie trochę porozmawiać. Nie wiem o czym. Nie wiem. Rozpoczynamy karierę lota i nie wiem, możecie proponować trasy. Trasy właśnie naszych karier.
jakie trasy mamy wykonać. Jest jeszcze bardzo dużo lotnisk, na których nie lądowaliśmy i też będę się starał nie powtarzać lotów, na przykład, czekajcie, okej. Będę się starał nie powtarzać lotów, jakie były w poprzednich karierach, więc na przykład już nie będzie gdzie z Londynu, będziemy mogli sobie gdzieś dalej pociąć, na przykład Dreamlinerem do Punty Canny, albo gdzieś tam do Taiwatu, albo no, do Kitili. Jest bardzo dużo opcji. Możemy też nieraz robić loty cargo, możemy mieć też kariera Lufthansa. To już pewnie będziemy mieli dużo, dużo samolotów do wyboru, którymi sobie oczywiście polatamy. Będę się starał te samoloty trochę zmieniać, no nie? No to, że EasyJet po prostu nie ma, on ma tylko chyba jeden samolot, który jest dostępny w tej grze, czyli A320 Neo. No i też nie Neo. Nie, to jest chyba nie, to nie, to nie jest, no, to ma tylko te winglety. I no. I będzie, o, jak na przykład będzie kariera lotu, no to będziemy mieli Bombardiera 737 i Dreamlinera, może kariera Lufthansa. Powiem tak, chyba nie zrobimy w ogóle kariery Wizera, ponieważ ona prawdopodobnie, ona będzie praktycznie taka sama jak ta EasyJet, tylko będą inne trasy. Trzeba też testować inne samoloty, a nie tylko te A320. Tylko trzeba też inne samoloty, wiecie. No, inne samoloty, innymi samolotami latać i je testować. No. No, jeżeli, nie, myślę, że z kariery będzie, no ile to było, miało odcinków? No, trzy. No, z każdej kariery będzie po 5 odcinków, nie? Powiedzmy, w jednym dniu rekordowo może nawet, nie wiem, w jednym dniu mogą być maksymalnie chyba 3 filmiki. W sensie, jeżeli chodzi o mnie, no nie? Bo teraz są wakacje i mam zupełnie dużo czasu na nagrywanie, no i też nie na nagrywanie. I jeżeli, wiecie, będę miał ochotę nagrywać, no to będę nagrywał może nawet 3 odcinki dziennie, ale to w sensie nie zapowiadam, że to będzie codziennie. Tylko nieraz tak się może zdarzyć, że w 2 dniach zrobimy jedną karierę. Chciałbym jak najwięcej karier, bo chcę latać zupełnie też różnymi samolotami, nie tylko A320 albo 737, tylko też inne samoloty, wiecie, które są dostępne w Project Flight. Okej. Silniczek, okej, jesteśmy w Kitili, więc podejdziemy sobie od tamtej strony, na 1000 sobie zniżymy. Zaczynamy zwalniać. Airbusy to, nie no, Airbusy krótko zwalniają. One nie mają jakoś, no widzicie, no to zaraz będziemy, wiecie. Zaraz będziemy już, już będziemy zwalniać i lecimy. Nakręcamy sobie samolocik, tak żeby był ok. Możemy kamery sobie popatrzeć. Ja ogólnie staram się latać liniami adekwatnymi jakby do wysp, które są właśnie tutaj. Czyli na przykład powiedzmy, no EasyJet startowaliśmy z Londynu, z Gatwick i będziemy tam lądować też, bo to jest jednak brytyjska, angielska linia lotnicza wakacyjna. I no i wiecie, no to trzeba ten, prawdopodobnie lot będzie miał jakby swoją tak, siedzibę w Tajwacie, ponieważ tam są jakby góry, tam jakieś trochę morze i w ogóle, więc to mi się też kojarzy ogólnie z Polską, jako te góry i w ogóle. Gran Canaria, no jako taka wyspa.
taka ogólno jakby wiecie, dostępny przewoźnik i no i Punta Cana, czyli typowo wakacyjny. Wiecie, z Gran Canaria możemy sobie często pakunki wozić, wozić, latać nimi, no nie? Jakimiś cargo, samolotami cargo. Dobra, i będziemy lądować. Okej. Czy światła mamy włączone? Tak. I jeszcze niżej. I będziemy nakręcać. I z ręki. Która się z zakrętem nie wyrobiłem, ale to nadrobimy. I koła. Klapy. I się przygotowujemy do lądowania. Fizyka Project Flya to jest. No niektóre samoloty są naprawdę bardzo dobrze fizyką, ale ten Airbus to jest tak średnio, no bo przy 110 lądować, to wtedy to już się przeciążenia zaczynają, a tutaj się normalnie ląduje i startuje. Też te samoloty potrafią się wznosić przy prędkości 90 węzłów, więc to jest naprawdę, no to jest. Jak dla mnie to jest no troszeczkę śmieszne, nie? Ogólnie te samoloty, one już się da nimi sterować. Na, tak wiecie, z tej ręki już około przy 180-190, więc to jest, wiecie, no wiadomo, to nie jest MFS, to nie jest X-Plane, to jest Roblox, ale no wiecie, jak to jest, no trochę słabo, nie? Niektóre samoloty są naprawdę rewelacyjne, na przykład McDonnell Douglas, dzisiaj sobie nim robiłem lot i naprawdę było okej. Ale tak to wiecie, to jest taka troszkę tragedia. O Jezu. Teraz ja sobie zwolniłam, żeby przyziemić. No i znowu jest problem z przyziemieniem. To jeszcze chyba trzeba, wiecie. Go around. Obrania. No tragedia Airbus, tragedia. Ja się zawiodłem na twórcach Project Flya, nie? Co oni to odwalili? Jak ten Airbus jest zrobiony? No to jednym słowem jest tragedia, nie? Ten Airbus. Jakie on ma prędkości w ogóle, nie? To jest dla mnie jak tragedia, nie? Sam Airbus sobie jest nawet okej zrobiony. Ale wiecie, nie ten tego. Taki mega średni. Jeżeli chodzi o fizykę, no my prawie przy stu węzłach lądowaliśmy. My. I kurde, on jeszcze się potrafił znieść, nie? Musimy go around zrobić, ale stwierdziłem, że o, tam już nie. Ale dobra, już trudno, kołujemy. I taksi. Nie, dzisiaj lot był przyjemny, wiecie, to było, nie był to najlepszy lot, nie był to najgorszy lot, ale już tylko do Londynu i kończymy ten. Tak szczerze już trochę jestem umęczony tym Airbusem, bo jakby, wiecie, on
I my już latamy, nie wiem, 4 odcinki. No w sumie to będzie 5 odcinków tym samym jednym Airbusem, nie? A w ciągu, tak poza kamerą, poza ogólnie odcinkami, to latam w Project Fly'u mega mało. Chyba pomiędzy tymi odcinkami zrobiłem tylko 2 loty, nie? Z czego trzeci był niedokończony. Więc to wiecie, ale no. I tutaj naprowadzamy. No, ale on się wierci. O jest! Ale krzywo. Czekaj. Dobra, jest okej. Jak on jeździ po tej płycie? Ludzie. Dobra. O, ej, idealnie praktycznie. Dobra, cyk. Wyłączamy silniki. Wyłączamy logo lights. No i co? Lot zakończony. No i co? Żyjemy, nie? Żyjemy. Można tak powiedzieć. No i nasze silniczki kochane. Tutaj ten sam Airbusik. Kółka. Sam w sobie jest no mega słabo zrobiony. Mega słabo zrobiony, nie? W porównaniu do A330 no nie wiem, A330 787, McDonnell Douglas, to on jest, i Boeinga 737, on jest no bardzo źle zrobiony, nie? W sensie no oni w sensie było ich stać na o wiele więcej, nie? Z czego wiem z różnych aktualizacji 777, McDonnell Douglas, jak 220 chyba dodawali, i to wiecie. Ale sam samolot jest dobry, fajny, ekstra. Winglety, o, podobają mi się bardzo te winglety. Takie, wiecie, szpiczaste. No i co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, było bardzo fajnie. I widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie, no, będzie ostatni odcinek, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, a jak nie dzisiaj, to jutro. I rozpoczynamy karierę lota. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.